Wystartował event Potrójne Zagrożenie. W paczkach można zdobyć nową wersję Hero oraz karty eventowe. Wczorajsza darmowa paczka za 35 tysięcy monet oraz token draftu, a przed nami kolejne. Pokażę wam, w jaki sposób możecie zdobyć nagrody, oglądając transmisję od EA. Poro kontentu oraz kolejne potężne załamanie rynku za nami. A wczoraj wieczorem dostaliśmy pierwsze paczki typu Lightning Round z tej edycji. I uwaga, od razu paczka za 250 tysięcy monet. Siema, witam was tą sobotę. Wczoraj wystartował nowy event. Dzieje się na rynku, ponieważ są olbrzymie spadki, a jej daje nam naprawdę ciekawe rzeczy za darmo za oglądanie turniejów. Dlatego zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały i zaczynamy. Wczoraj o godzinie 19 startował nowy event Potrójne Zagrożenie i właśnie te karty, które tutaj widzicie, trafiły do paczek. Mamy zarówno karty normalne eventowe, które są podzielone na dwie wersje, bo tak naprawdę mamy porówno kart kobiet z danego klubu i kart mężczyzn oraz karty hero, które również trafiły do paczek. A żeby wam tak bardziej zobrazować, o co chodzi w całej koncepcji tego eventu, to odwołuje się do słynnych tych trójkątów tej edycji. W tym przypadku mamy do czynienia z tym, że dany klub, na przykład Paris Saint-Germain, otrzymuje swojego zawodnika z drużyny męskiej, zawodniczkę z drużyny kobiecej Paris Saint-Germain oraz kartę hero, która w przeszłości występowała właśnie we francuskim klubie. I tutaj na przykładzie mamy Karachui, piłkarkę, która jest po prostu wiadomo z Paris Saint-Germain, nadal nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Mamy Kimpembe, czyli zawodnika z męskiej drużyny PSG, no i mamy Ginole, kartę hero, która w przeszłości występowała we francuskiej drużynie. Dodatkowo taka ważna informacja, ponieważ chyba w przeciekach się typowo nie pojawiała, albo ja ją przeoczyłem, na ekranach głównych, kiedy logujemy się do gry, też nie ma tej informacji, żeby była to numer 1 drużyna, natomiast na stronie jej mamy wyraźnie napisane Team 1, więc można założyć, że w następny piątek dostaniemy drugą drużynę, a w niedzielę wiadomo, mini drużynę, czyli kilka dodatkowych kart do tej pierwszej drużyny. Żeby tak nie tracić czasu, mówmy wczorajszy kontent, dostaliśmy Kinga, wyzwanie budowania składu, konkretna karta Hero Event, którą możecie zdobyć. Koszt tego zawodnika to około 380 tysięcy monet. Ulepszenie ikony Max 87 to jest to samo, co mieliśmy poprzednio. Odświeżyło się, trwa do niedzieli do godziny 19. Ikona w chwili obecnej przy obecnych cenach kosztuje 120 tysięcy monet. Następnie piłkarz Team of the Week Pick 1 z 3 od 1 do 8. To, co dostajemy co tydzień. Koszt tego wyzwania to 30 tysięcy monet. Normalnie informy około 25 tysięcy chodzą w dalszym ciągu, więc można powiedzieć, że bardziej się opłaca raczej zrobić tego pika niż kupić kartę inform z rynku. Jeśli już musielibyście 20 parę tysięcy płacić, dałbym sobie szansę, że może wpadnie tutaj ktoś naprawdę dobry. No i Neville, jest to zawodniczka o ocenie 88, a najciekawsze w niej jest to, że jeśli przejdziecie do wyzwań budowania składu, kosztuje ona 17 tysięcy monet, 18, więc na dobrą sprawę, jeśli macie jeszcze karty w klubie, no to jest normalna cena tak naprawdę karty, uwaga, 87, a tu otrzymujecie 88, więc te 7 tysięcy jesteście do przodu, warto sobie ją zrobić, a dodatkowo jeszcze może być wymagana, a tak naprawdę jest wymagana w zadaniach, żeby zdobyć paczkę. No bo w zadaniach jest naprawdę dużo kontentu. Po pierwsze możecie sobie zrobić Madisona. W ogóle jak mieliście kartę Player of the Month, oczywiście to było bardzo dawno, no to teraz Madison właśnie taki też trafił do gry. No i sytuacja wygląda tak, wygląda on w sposób następujący. Natomiast żeby go zrobić, no trzeba tutaj trochę pograć. 3 asysty podaniami prostopadłymi, strzel gola i asystę w 6 różnych spotkaniach, strzel 9 goli na jakimś tam poziomie Anglikami, wygrać 12 spotkań, więc na dobrą sprawę musicie 12 spotkań wygrać z kartami minimum 3 zawodników wyjściowej 11 z Premier League. Tak na dobrą sprawę bardzo prawdopodobne, że jeśli macie jakiekolwiek karty z Premier League, a wielu z was ma, no to zrobicie to tak naprawdę przy okazji, no bo Anglikami jakiś Rashford i to powoli potem idzie, zrobicie sobie nawet grając Division Rivals czy Food Champions. Natomiast kolejna sprawa, jest to wyzwanie związane z Kingiem i na dobrą sprawę rozegraj 3 mecze w dowolnym trybie Ultimate Team bohaterem z potrójnego zagrożenia, czyli jest to King i ogólnie Kinga możecie sobie zrobić na wypożyczenie właśnie na 3 spotkania i możecie zdobyć wtedy paczkę 2 rzadkich złotych piłkarzy 80 oraz 2 złotych rzadkich piłkarzy 81. Następne w pogoni za pościg po prostu za potrójnym zagrożeniem. Nagroda główna, paczka 3 piłkarzy 84+. I na dobrą sprawę musicie tutaj grać zawodniczką Neville, tu w tym przypadku. Tutaj też Neville, tutaj jest Neville oraz Madison, żeby zrobić kolejną sprawę. W dwóch zadaniach musicie już mieć dwie te karty, a tak naprawdę tutaj 5 asyst. To musicie mieć w składzie Neville, bohatera Kinga i Madisona, więc warto sobie tego Kinga z wypożyczeń zostawić na później, no bo tak naprawdę zaliczyć 5 asyst w meczach Squad Battles to na spokojnie i zdobądź bramkę w 10 różnych meczach Squad Battles i też potrzebujecie tutaj tego Kinga, ale na dobrą sprawę, no kurczę, to się robi trochę problem, bo jeśli macie tutaj Squad Battles, macie Division Rivals oraz Mistrzostwa, a wypożyczenie Kinga jest na 3 spotkania,
a w towarzyskich tylko chyba nie schodzi to wypożyczenie, no robi się problem. Jeśli uważacie, że z tym Kingiem jest dziwnie, to słuchajcie tego. Można zdobyć trochę więcej punktów doświadczenia, szybciej te punkty doświadczenia nabyć i wystarczy tylko grać strojem ikon. I możecie sobie tu po prostu nabijać punkty doświadczenia, wyprzedzać trochę cały temat, bo wiadomo, pod koniec sezonu, który jest krótszy, bo na dobrą sprawę ten sezon trwa jeszcze 12 dni, będziecie pewnie mogli i tak te punkty doświadczenia zdobyć. Ale skąd wziąć ten po prostu strój ikon, który dowolny strój ikon, który możecie wykorzystać, no i tu pojawia się cała magia. Nie bez powodu wchodzę do sklepu, ponieważ ten strój kosztuje 750 FPS lub 80 tysięcy monet, inaczej chyba się go nie da zdobyć. Ale żeby nie było, że tylko narzekanie, no bo tak naprawdę te punkty doświadczenia są dodatkiem, dziwna z ich strony decyzja, tak samo jak z Kingiem, ale nie musicie tego do końca robić, chociaż wiadomo, wypadałoby, żeby wszystko było dostępne za darmo lub bez jakiegoś wielkiego wydawania końców, bywa jednak jak bywa. Natomiast dostaliśmy zakładkę zadań FC Pro i to jest bardzo, a to bardzo ciekawe, bo tak naprawdę możecie za rozpoczynające się transmisje chyba od dzisiaj, od soboty, od godziny około 18-19 oglądać i zdobywać nagrody. Pierwsza nagroda, którą już wczoraj otrzymałem, tak naprawdę to paczka z żetonem draft oraz w środku mega paczka i tutaj nie trzeba nic robić. Wystarczy, tak jak jest napisane w tej informacji, żeby połączyć konto EA z kontem Twitch. Na dobrą sprawę ja to miałem zrobione i po godzinie 19 automatycznie dostałem tą nagrodę. Następny temat, tutaj macie globalne kwalifikacje i tak naprawdę musicie oglądać przez co najmniej 15 minut transmisję, która rozpocznie się właśnie dzisiaj lub jutro około godziny 18, chyba to jest czasu polskiego, albo 19, ale doskonale będziecie wiedzieć, na Twitchu te transmisje się rozpoczynają. Następny punkt przełomowy, że tak powiedzmy, to 60 minut, 15 albo 60 minut, no i tyle. No i tutaj macie rozpocznij drogę do sławy, oglądaj jaką dowolną transmisję, bo tak naprawdę to nie chodzi tylko o transmisję tą jej główną, niektóre transmisje poboczne też będą miały te ustawione dropy przez 90 minut i tak naprawdę otrzymacie kolejną paczkę, potem otrzymacie za zagranie w dowolnym trybie Ultimate Team właśnie taki strój. Natomiast, żeby wam to wszystko tutaj dokładnie wytłumaczyć, link zamieszczę wam w opisie, jak to działa. Jak widzicie, takie są nagrody, takie są poszczególne nagrody, tak to wygląda, są paczki, są jakieś punkty doświadczenia, ale najważniejsze, musicie połączyć swoje konto Twitch albo YouTube właśnie z kontem EA. Na dobrą sprawę, tu na tej stronie, oficjalnej stronie od EA, do której link wrzucę wam w opisie, macie instrukcję, po kolei możecie zobaczyć, jak to wygląda. Łączycie konto Twitch, następnie oglądacie 15 minut, potem 60, potem 90 i odbieracie nagrody. Kiedy odbierzecie, powinny do 24 godzin pojawić się na waszych kontach, powinny być wtedy po prostu wykonane te wyzwania. Ale najważniejsze, jeśli będziecie oglądać, musicie mieć konto Twitch albo YouTube i tak naprawdę połączyć to konto Twitch albo YouTube, powtarzając się chyba piąty raz, właśnie z kontem EA. I no i idąc dalej, jak to wygląda, na Twitchu może sytuacja wyglądać tak, że będą wam wyskakiwać gdzieś na transmisji te dropy po 15, po 60, po 90 minutach informacja, że otrzymaliście coś takiego, no i wtedy możecie to odebrać, natomiast jeśli byście nie odebrali, nie zauważyli, to 24 godziny macie, żeby z tego, można powiedzieć, jakby magazynu tych dropów odebrać to wszystko. Na YouTubie, z tego co widzę, nie trzeba nic klikać, nie trzeba nic robić, automatycznie ta nagroda zostanie wam przydzielona. No i na dobrą sprawę, za 15 minut dostaniecie 400 punktów doświadczenia, za 60 minut Prime złotą paczkę zawodników, a za 90 otrzymacie Prime złotą paczkę zawodników po raz drugi. Czy się opłaca to robić? No myślę, że tak, na spokojnie. Jeśli tylko lubicie takie coś oglądać, albo włączycie sobie gdzieś w tle, bo i tak potem możecie odebrać z tego, można powiedzieć, jakby depozytu tych dropów, no to zawsze jest to spoko sprawa. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku transmisji innych osób. Chyba nie będę mógł włączyć na swojej transmisji niestety takiego dropu, bo to się odnosi typowo do turnieju, ale w innych grach często można dropy włączyć na transmisji, kiedy kategorią po prostu streama jest jakaś gra. Dzisiaj w ogóle stream o godzinie 18 na Twitchu, ale jeśli będziecie oglądać właśnie turnieje, możecie zdobyć takie nagrody, a jeśli wam się nie chce oglądać, to podepnijcie tylko to konto, dostaniecie mega paczkę oraz paczkę z żetonem draft, a potem tak naprawdę. Tutaj jeszcze w ogóle za całą grupę macie paczkę rzadki piłkarzy, a tu macie kolejną mega paczkę, więc naprawdę tego jest sporo. Sporo czasu zeszło, więc muszę się pospieszyć. Słuchajcie, patrząc na sklep, nie ma tu nic ciekawego, nie ma nic niezwykłego, natomiast wczoraj wystąpiło coś niezwykłego w sklepie wieczorem, to chyba była godzina około, nie wiem, 21, coś takiego. Dostaliśmy paczkę typu Lightning Round, czyli paczkę z ograniczoną ilością na każdą platformę, no i na dobrą sprawę, tutaj taka ciekawostka, paczki na PlayStation liczą się osobno niż paczki na Xboxa i na PlayStation wszystkie paczki zostały właśnie wykupione, uwaga, za 250 tysięcy monet, a na Xboxie zostało 33 tysiące, chyba jeszcze na koniec, a na dobrą sprawę, wiadomo, rynek mamy wspólny, mamy crossplay, a paczki jednak w tym sklepie są osobno. To jest taka ciekawostka, jak to wygląda. Natomiast to były pierwsze paczki typu Lightning Rounds, nie było to typowych takich rund, no bo dostaliśmy tylko jedną taką paczkę, ale kolejna się nie pojawi
pojawiła, ale wiadomo, ta pula ograniczona mobilizowała też niektórych graczy, żeby to otwierać. Wymienna paczka, 20 rzadkich złotych kart, w tym 5 gwarantowanej oceny 84+. No i tak naprawdę pula, nie wiem jaka była początkowo rzucona, ale na pewno ponad 100 tysięcy. A żeby tak wspomnieć o rynku dla odnotowania, słuchajcie, naprawdę spadł. Van Dijk 150 tysięcy monet, Rashford 86, Dembele, który nawet nie leci z paczek, nie kosztuje już 70 parę, tylko 63, Griezmann kosztuje 38 tysięcy monet, a gdybyśmy przeszli do Griezmana jeszcze wczoraj, tak naprawdę około godziny południowej, chodził 55, w tym momencie jest prawie 20 tysięcy mniej. Lecąc dalej, Son, który kosztuje 28, nawet miał odczyty 27, Salah, który kosztuje 163 tysiące monet, a jeszcze dopiero co chodził 200 tysięcy. No jednym słowem, cały rynek bardzo mocno się załamał, karty pod wyzwanie budowania składu, 82 spadają w stronę 1K i to na pewno będzie okazja, szczególnie dla osób, które mają 100, 200, 300 tysięcy monet. Obecnie content powinien nadchodzić bardzo ciekawy, mamy tego Party Bega jeszcze w kodzie gry, no bo na dobrą sprawę tam jest RTTK lub Pionier, też to powinno się pojawić, też pewnie uderzy w niższe segmenty. 84 około 3,5 tysiąca monet, tutaj mam ceny włączone oczywiście na konsoli, natomiast no zobaczymy, jak będzie wyglądać się w czasie dnia, na ile ludzie zaczną się w to ładować. Inne segmenty, to znaczy wyższe, w miarę trzymają się ceny, mimo tych paczek nie ma tragedii, ponieważ wczoraj wyzwanie budowania składu nie dostaliśmy tylko to, co wam pokazałem o 19, ale pojawił się też Salah, który kosztuje 950 tysięcy monet. Jego cena może maleć, kiedy niskie segmenty będą spadać, bo tak naprawdę wymagania to 3 składy 8,5 i 3 składy 86, więc w miarę spadków 8,3, 8,4, 8,5, 8,6 może ta cena zmieniać się i to naprawdę pozytywnie. Nie trzeba czekać, aż najwyższe segmenty bardzo mocno pospadają. Dostaliśmy Lautaro Martineza, dostaliśmy tego Kinga, mamy jakieś w tle jeszcze ikony, które można robić naprawdę pod względem kontentu, pod względem wyzwań budowania składu i kart, które można zrobić w tej edycji i jej dojeżdża i tutaj nie możemy nic im innego zarzucić. Ciekawe w ogóle, jak te karty eventowe zachowają się, nawet nie chodzi mi o Team of the Week, ono jest bardzo wysoko, ale karty eventowe zachowają się dzisiaj w ciągu dnia w stosunku do tych cen, które teraz nagrywam po pierwszej w nocy. Może być zawsze jakiś dołek i czy w ciągu dnia będą rosły, czy rynek będzie dalej się załamywał, sobota będzie taka jak tydzień temu. Z ciekawych spraw, ta zawodniczka Williamson, ona spokój zachowała, Olga trochę podbijała, ale ostatecznie jak widać spadła, może te nowe ewolucje przyciągnęły więcej graczy, no a reszta kart tak naprawdę Kieza trochę odbił, nie ma jakiegoś wielkiego szału, ale w przypadku tej zawodniczki Arsenalu od najniższych odczytów czwartkowych naprawdę spoko. Jeszcze temat ewolucji, natomiast w temacie ewolucji tutaj nie ma zbytnio co gadać, no bo ewolucje, okej, kiedy wychodziły świeże, robiły szał, kiedy wychodziły nowe, ludzie się rzucali, szybko brali te karty, było trochę ewolucji typu must have, które warto zrobić, natomiast prawa obrona jest ciekawą ewolucją, jest darmową, chyba 8 spotkań trzeba zagrać, nie trzeba tak dużo grać, natomiast nie bez powodu pojawiły się też w najbardziej popularnych kartach, jeśli chodzi ogólnie o Futbina, karty typu na przykład Van Bissaka. Van Bissaka złoty, który w chwili obecnej chodzi tyle, ile może chodzić najmniej, czyli 700 monet i tak naprawdę karty, które nadawały się pod tą ewolucję, bardzo mocno pospadały, mimo że się kwalifikują, były przeinwestowane, a nie tak dużo osób się decyduje je robić i tak wygląda cały wczorajszy content. Chyba jeden z dłuższych materiałów, który ostatnio wychodził tutaj na kanale, ale mam nadzieję, że w miarę taki pogadankowo treściwy, bo nowych informacji nie ma. Natomiast widzimy się dzisiaj o godzinie 18 na Twitchu jak codziennie. Zobaczymy, jaki będzie content jutro o 6 rano tutaj na materiale. Dzięki wielkie za oglądanie, siema.